Budowa nowoczesnego obiektu Wejherowskiego Centrum Kultury pod nazwą Filharmonia Kaszubska otwiera nowe szanse i perspektywy rozwoju życia kulturalnego i artystycznego dla mieszkańców Wejherowa i regionu. W Wejherowie powstanie niebawem wielofunkcyjna sala na prawie 400 osób o funkcji koncertowej, kinowej, teatralnej, widowiskowej i audytoryjnej, a także nowoczesny dom kultury. Wejherowskie Centrum Kultury otrzyma wiele pomieszczeń na działalność sekcji artystycznych, pracowni i kół zainteresowań. Zapewni ono organizację spektakli teatralnych, widowisk, koncertów muzycznych, wystaw, szkoleń, konferencji, a także innych imprez i uroczystości. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Mitex. Koszt budowy 48 milionów złotych. Inwestycja finansowana jest z budżetu miasta Wejherowa oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Z wielką radością przyjąłem zaproszenie na dzisiejsze spotkanie dyrektorów instytucji kultury naszego województwa pomorskiego, gdyż poproszono pana prezydenta, abym zaprezentował dzisiejszym uczestnikom dzisiejszej konferencji nasze nowe budowane Wejherowskie Centrum Kultury. Uczyniłem to z wielką radością i przyjemnością. Cieszę się, że mogłem się podzielić z dyrektorami placówek kulturalnych naszego województwa z tym, co w tej chwili robimy, a budujemy, uważam, przepiękne miejsce dla kultury Wejherowa i Pomorza. Jak wykazują badania europejskie, już nie powołuję się na nasze, ale te, które się zdarzają i we Francji, i w Skandynawii, to właśnie w czasach kryzysu należy inwestować i w oświatę, i w kulturę, bo to zaprocentuje, jeżeli będziemy proponować jakość życia wyższą swoim mieszkańcom, to zaprocentuje w ich kreatywnej postawie na rzecz środowiska lokalnego, jak i na rzecz kraju. Rozmawiając z dyrektorami instytucji kultury z terenu województwa pomorskiego, wszyscy są pod ogromnym wrażeniem tej inwestycji. No niewątpliwie w takich czasach dzisiejszych raczej samorządy oszczędzają na kulturze. Tutaj mamy przykład odwrotny. Jedna z największych inwestycji w województwie pomorskim właśnie w infrastrukturę związaną z kulturą. No i wszystkie osoby związane z działalnością kulturalną są pod ogromnym wrażeniem i ogromnym szacunku właśnie tej decyzji. Ja akurat dość często jestem w Wejherowie, ponieważ przejeżdżam tam prywatnie do domku letniskowego i z bardzo dużym zainteresowaniem oglądam tę inwestycję od samego początku, jak powstawała. Nie ukrywam, że jak było poprzednie centrum, to nawet nie wiedziałam, że istnieje. Natomiast to wzbudza moje zainteresowanie od samego początku i na pewno będę śledzić rozwój tej instytucji i na pewno będę chciała być na otwarciu i na pewno będę uczestniczyć w życiu tego centrum, ponieważ każdy weekend wakacyjny spędzam za Wejherowę, więc w Wejherowie jestem bardzo często i bardzo cieszę się, że ta instytucja powstała. Ja może w tej chwili wybiegnę trochę do przodu, ale mam nadzieję, że z panią dyrektor Centrum Wejherowskiego Centrum Kultury też wejdziemy w jeszcze szerszą kooperację. Są takie plany i bardzo byśmy chcieli, żeby za moment piękny obiekt, który powstanie w Wejherowie, ten właśnie Filharmonii Kaszubskiej, o której właśnie w tej chwili pani dyrektor opowiada, no, żył tymi wydarzeniami, które my jesteśmy producentem, bo Centrum Kultury w Gdyni jest producentem szeregu różnych działań teatralnych i też koncertowych, ale też i odwrotnie, bo też oczekujemy jak gdyby propozycji ze strony Wejherowa, tego co przyjeżdża do Wejherowa. Będąc w takim gronie dyrektorów instytucji kultury, którzy reprezentują różnorodne samorządy, ponieważ dzisiejsze nasze spotkanie to jest szansa na spotkanie się z grupą ludzi pracujących w kulturze w całym województwie pomorskim. To jest szansa na wymianę doświadczeń, informacji, na zawiązywanie też pomysłów na nowe przyszłe projekty, coś co nas jednoczyć mogłoby także. Ale moja prezentacja miała przede wszystkim na celu przybliżenie i dodanie chęci i możliwości przeanalizowania tych wypowiedzi, tych informacji, które tutaj przekazywałam na własne podwórko, ponieważ wydaje mi się, że wykonaliśmy dużo różnorodnej pracy, która pomogła nam zidentyfikować oczekiwania naszych odbiorców w dziedzinie kultury, która też spowodowała określone decyzje co do budowy obiektu o takim charakterze, czyli obiektu z salą wielofunkcyjną, teatralno-kinowo-kinową,
koncertowo-audytoryjną, ale też uczyniliśmy badania, ilu możemy mieć odbiorców, czyli ta 370-osobowa sala jest salą właściwą dla tego miasta. Jeżeli na tym dzisiejszym spotkaniu na konferencji są przedstawiciele instytucji kultury innych środowisk, o mniejszych czy większych liczbach ludności, muszą sobie to przełożyć na swoje realia. Na pewno bardzo ważnym jest też rozwój pracowni, działalności tych pracowni artystycznych, dzisiejszych oczekiwań społecznych względem kultury, stworzenia możliwości rozwoju zainteresowań i rozwoju umiejętności, a przede wszystkim zadań edukacji artystycznej w tym względzie. I to też należy przełożyć na swoje realia. Co jest trendem, co jest silnie wiodącym działaniem w danym regionie, a co będzie niszowe. My takie zdarzenia uczyniliśmy, realizowaliśmy wiele projektów pilotażowych, które nam odpowiedziały na to, że zainteresowanie w danej dziedzinie będzie. I też oczywiście myśleliśmy tu o tym naszym głównym zadaniu jako instytucji kultury, propagowaniu, promowaniu i zachęcaniu do uczestnictwa w różnych obszarach kultury. I mam nadzieję, że przynajmniej zasygnalizowałam pewne sprawy, pewne możliwości, czy też sposoby docierania do takiej informacji, jak ją sobie samemu na własny użytek, we własnej instytucji stworzyć.